Ja też Was witam, miło Was znowu widzieć i spędzić te parę chwil tutaj razem w naszej wspólnocie. Głos mam nieco ochrypły od wydzierania się podczas właśnie tego naszego gospel, wspólnego śpiewania, bo naprawdę uwierzyłem w to, co ktoś niedawno powiedział, że tworzymy zespół złożony z dwóch części, tej na scenie i tej tutaj w audytorium, więc cieszę się, że wreszcie trafiłem do dobrego zespołu i mogę się powydzierać na chwałę Bogu. Tak. Parę dni temu moja żona potrzebowała zasięgnąć porady lekarza. Spodobała mi się nazwa przychodni, do której się udała. Holistic Clinic, czyli całościowa klinika, obiecuje całościowe podejście do pacjenta. Stąd przyszedł mi na myśl tytuł dzisiejszej prezentacji Most Holistic Clinic, czyli najbardziej całościowa klinika, bo dzisiaj będzie o zdrowiu, zgodnie z zapowiedziami. Będzie o zdrowiu i wierze. Inny tytuł, który przyszedł mi na myśl, to właśnie maksimum uzdrowienia. Kiedy Jezus chodził po ziemi, uzdrawiał ludzi i to wywołało pewne skutki. Ewangelia Łukasza 4. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Jezus uzdrowił wielu ludzi, co wywołało konkretny efekt. Szły za nim tłumy i przy okazji słuchały nauki. Był z tego wielki pożytek, wielu ludzi zostało uzdrowionych, ale był jeszcze inny pożytek. Zobaczmy, Ewangelia Marka 3. To też polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Jaki był jeszcze inny pożytek z tego, że tłumy przychodziły? Było z kogo wybrać uczniów, bo tłumy przychodziły i odchodziły, ale z tego tłumu udało się wysublimować tych, którzy spełniali kryteria uczniów, którzy się nauczą i poniosą to dzieło dalej. I to jest coś, co i nas szczególnie interesuje i tego bardzo pragniemy i sobie życzymy, by oprócz wielkiej życzliwości dla ludzi i życzenia im zdrowia, to jeszcze byśmy pragnęli właśnie tego, by znaleźć ludzi gotowych być uczniami i ponieść to dzieło dalej. A jak widać na przykładzie Jezusa, nawet On potrzebował wybrać ich z większej liczby ludzi. Więc i my byśmy tego pragnęli, by przyszło wielu ludzi, by można było wybrać uczniów, którym byśmy przekazali te skarby poznania Boga, które sami dostaliśmy, by przekazali następnym. Ale dlaczego tłumy przyszły tam wtedy do Jezusa? Bo pomagał w zdrowiu, uzdrawiał. Czy my możemy jakoś wstępować w jego ślady? Czy możemy obiecać ludziom zdrowie?
A może mamy zbudować szpital? Wyobraźmy sobie na nowym terenie wielki szpital, słynny na cały region, tłumy ludzi, samochody parkowałyby aż pod urząd miejski, a przy okazji byśmy głosili Słowo Boże, jak i Jezus. Dobre? Ale postawię tutaj dzisiaj tezę, że można zrobić coś jeszcze lepszego, bo Jezus uzdrawiał i pociągał za sobą tłumy, ale jednocześnie powiedział pewne elektryzujące słowa Ewangelii Jana 14. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. Jezus miał tutaj z pewnością na myśli to, co będzie się działo po Jego odejściu w Kościele. Coś większego niż cuda, które On dokonywał. Bo z tymi cudami uzdrowienia był pewien problem, że gdy Jezus chciał, by ludzie zapragnęli czegoś więcej niż tylko zdrowie i tylko cuda, to ludzie chcieli tylko cudów i tylko zdrowia. A gdy w pewnym stopniu zaprzestał cudów, nawet część Jego uczniów się odwróciła, nie mówiąc już o tłumach. Wiara uzależniona od cudów to bardzo niski poziom wiary, początkujący. Jest coś naprawdę lepszego od spektakularnych cudów uzdrawiania. List Jakuba 5. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, abyście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Gdy ufamy Bogu wiarą niezależną od cudów, która wyrazi się w oddaniu Bogu swojego ja, to oznacza nawrócenie do Chrystusa, a potem utrzymywanie Go na pierwszym miejscu, będzie jeszcze więcej zdrowia, niż gdyby działy się wśród nas spektakularne cuda uzdrawiania. Żeby to zilustrować, wyobraźmy sobie, że koncerny paliwowe postanowiły dokonać cudu. Ogłosiły, że dla każdego, kto przystąpi do programu, paliwo będzie tańsze o 2 złote. A jednocześnie po cichu podniosły cenę o 4 złote. O cud, mamy paliwo tańsze o 2 złote. No ale chyba jeszcze lepiej, gdyby było w ogóle tańsze o 4. Podobnie jest z cudami uzdrawiania. O, zostałem cudownie uzdrowiony. Ale przecież jeszcze lepiej, gdybym mniej chorował. I to jest ta teza, gdy spokojnie ufasz Chrystusowi wiarą, którą On w tobie zbudował, która wyrazi się nawróceniem, a później utrzymywaniem Go na pierwszym miejscu, będziesz miał jeszcze więcej zdrowia, niż gdyby działy się spektakularne cuda uzdrawiania. To jest zrozumiałe, że gdy ktoś mówi w telewizji, że był chory na, powiedzmy, raka krtani, ale poszedł na pewne miejsce i usłyszał: już nie masz raka, Chrystus cię uzdrowił, i rzeczywiście został uzdrowiony. Wiadomo, że jest to elektryzująca wiadomość i bardzo spektakularna. Mimo wszystko Jezus powiedział do Tomasza, Ewangelia Jana 20, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To właśnie tam, gdzie jest wiara niezależna od cudów, wiara na słowo Jezusa,
tam będzie najwięcej błogosławieństwa, czyli tej obdarowującej przychylności Boga. I jeżeli spokojnie ufamy Bogu i utrzymujemy Chrystusa na pierwszym miejscu, będzie wśród nas jeszcze więcej zdrowia, niż gdyby działy się spektakularne cuda uzdrawiania. Nawiązując do ilustracji, tam paliwo jest tańsze o 2 złote, a u nas o 4. Jeżeli spokojnie ufamy Bogu i jest Chrystus na pierwszym miejscu, będzie wśród nas jeszcze więcej zdrowia niż tam, gdzie spektakularne cuda. I to jest nasza dzisiejsza teza. Gdyby okazała się prawdziwa, ale ona jest prawdziwa, więc możemy ogłaszać wszem i wobec, że tutaj wśród nas tak jest. Że w takich wspólnotach jak nasza jest jeszcze więcej zdrowia niż tam, gdzie są akcentowane cuda uzdrawiania. Tu jest maksimum uzdrawiania. To, co do tej pory powiedziałem, jest takim dłuższym nieco wstępem do fragmentu listu do Rzymian, bo przecież ten list poznajemy fragment po fragmencie, ale obiecuję, że nie zamierzam, by było dłużej niż zwykle. Rozmawiamy dzisiaj o kwestii zdrowia. I ten fragment listu do Rzymian, który za chwilę przeczytamy, rzuca takie całościowe spojrzenie na kwestię zdrowia. List do Rzymian 8, przeczytajmy go. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. W tym fragmencie znajdujemy takie szerokie spojrzenie na problemy zdrowia. I problemy zdrowia człowieka są częścią większej całości, jaką można by nazwać ekosystemem człowieka, czyli materialne środowisko, w jakim żyjemy, jego zniszczenie i cierpienia, jakie to powoduje. Jeden z moich kolegów z liceum został inżynierem budownictwa, budował wielkie budowle, instalacje, a jego miejscem pracy była Nowa Huta przy Krakowie. Gdyby ci zawiązali oczy i zawieźli w tamtych czasach do Nowej Huty, to bez otwierania ich wiedziałbyś, gdzie jesteś, czy wiedziałabyś, tak zniszczone, czy zanieczyszczone było powietrze. Mój kolega jest dzisiaj wrakiem człowieka. Musi mieć stały dostęp do aparatury wspomagającej oddychanie. Takich historii jest wiele. I tu w naszym fragmencie czytamy o bólach rodzenia, czyli o całym cierpieniu świata przyrody z powodu upadku człowieka. Każda epoka ma swoje znamiona. Rewolucja przemysłowa w Anglii nie pozostawiła prawie jednego drzewa na całej wyspie. Nasze pokolenie to nowa forma nawozów sztucznych, coraz większa hodowla roślin, które nigdy nie widziały ziemi w takich właśnie wielopiętrowych farmach. Więc jak kupujemy warzywa w supermarkecie, zastanawiamy się, co się stało z naszym smakiem, że nie czujemy smaku pomidorów, bo
wyglądają jak pomidory, ale na tym kończy się podobieństwo do pomidorów hodowanych naturalnie. Ale najbardziej przerażającą informacją jest to, że obecny stan zniszczenia ziemi jest taki, że znajduje się ona na równi pochyłej, z której już nie ma odwrotu. Według dzisiejszej wiedzy nie da się już tego zatrzymać i czeka nas całkowita zagłada ekologiczna. No nie nas, bo gdzieś podobno około za 1000 lat. Tak żeśmy narozrabiali. Ten proces można spowolnić, ale nie da się go już zatrzymać. Gdybym był działaczem Greenpeace, to bym naprawdę mocno się podłamał, że moje gorliwe działania mogą jedynie spowolnić, ale już nie uratować. No i dosyć przykra perspektywa, prawda? Jednak Boże objawienie rzuca nam zupełnie inną czy szerszą perspektywę, mówiąc, że w Bożym planie to jest dopiero początek. To są dopiero, jak czytaliśmy we fragmencie, bóle rodzenia. To dopiero poród, bo czeka nas wieczność z Bogiem. Czyli Bóg ma dalszy plan niż wizję ekologów, od niewoli skażenia do wolności chwały. I to zupełnie zmienia perspektywę na jednak pełne triumfu spojrzenie na otaczający świat pomimo jego skażenia, pomimo całkowitej beznadziei z perspektywy ekologów, spojrzenie właściwe dzieciom Boga. Patrzymy jeszcze dalej i jesteśmy pełni nadziei. Nadziei, która jest pewnością. Rozumiemy, że Bóg to wszystko dopuścił, by obecne stworzenie zostało poddane marności jako skutek upadku Lucyfera i upadku upadłych aniołów, czy też z powodu upadku człowieka. Bóg nie zatrzymał tych skutków, chociaż mógł, bo Bóg może, tak? Bóg na przykład aktywnie hamuje rozwój zła, rozmiary zniszczenia i nie pozwoli, by przekroczyło pewne granice. Popatrzmy drugi list do Tesaloniczan 2. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca. Te słowa oznaczają w kontekście, że Bóg aktywnie powstrzymuje zło, między innymi ochrania ziemię w pewnym stopniu. Inaczej pewnie już dawno by została wysadzona w powietrze. Ilość materiałów wybuchowych na ziemi znakomicie wystarcza, by wysadzić ją w powietrze, by rozpadła się na kawałki. Ale Bóg do tego nie dopuści. Gdyby ktoś chciał, jakiś szaleniec, przycisnąć guzik, ale stanie się tylko to, co Bóg dopuści. On ma plan i w tym jego planie są pewne niezwykłe zapowiedzi. Popatrzmy, Księga Izajasza 11. Wtedy wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganią. To są takie wyrywki z obrazu przyszłości. Nie będzie już cierpienia, zepsucia. Bóg to odrestauruje na pewien czas, by pokazać, co to zmienia, kiedy On panuje. Dlatego spojrzenie nas, dzieci Bożych, jest jednak pełne triumfu. Z jednej strony staramy się być odpowiedzialnymi zarządcami ziemi, bo takie powołanie Bóg człowiekowi dał i z tego też nas rozliczy. Ogólnie troska o ekosystem. Jednak w tym wszystkim, co tutaj Bóg nam objawia przez ten fragment, jest też pewien osobisty wątek, moje ciało i moje zdrowie. Jakiego
spojrzenia na problem zdrowia uczy nas wers 23b, druga część, jeszcze raz. Całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Każdy z nas doświadcza jakiegoś upokorzenia swojego ciała przez słabości, przez choroby. Otrzymamy nowe ciała bez ograniczeń. Tak, taka jest obietnica. Ale oprócz tego, co jeszcze Bóg, Duch Święty daje nam w kontekście cierpień i ograniczeń? 23a. My sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha. Duch Święty posyła nam pierwsze dary Ducha. Czyli daje takie próbki przezwyciężenia tych naszych ograniczeń. Zwróćmy uwagę na tą frazę. Już posiadamy pierwsze dary Ducha. Czyli ten fragment Rzymian, który dzisiaj poznajemy, opisuje ogólną przyszłość, jaka czeka, wieczność z Bogiem i rozmaite niesamowite rzeczy, które nas czekają, ale pisze też coś o teraźniejszości, o tym dniu dzisiaj, że posiadamy pewien zadatek przyszłości i nazywa się on właśnie tak, pierwsze dary Ducha. Pierwsze dary Ducha, zadatek, który choćby trochę znosi te nasze ograniczenia. Skoro dary, to popatrzmy na jedną z list tych darów zamieszczoną w pierwszym liście do Koryntian 12. Część tej listy, zobaczmy. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. Wśród tych darów jest wymieniony też ten, na który dzisiaj szczególnie patrzymy, dar uzdrawiania, a jeszcze dokładniej łaska uzdrawiania. A więc jesteśmy podwójnymi wygranymi. Nie dość, że dostaniemy kiedyś w przyszłości nowe, doskonałe ciała, to jeszcze teraz możemy otrzymywać niezwykłe działanie Boga w kwestii naszego zdrowia. No i tu dochodzimy do tej lekkiej konfrontacji z tymi, którzy akcentują cuda uzdrawiania. Lekkiej konfrontacji, bo jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, więc konfrontujemy się jedynie twórczo dla dobra sprawy Chrystusa. Są chrześcijanie, którzy z sensacyjnego uzdrawiania, spektakularnego, chcą czynić ruch oparty właśnie na cudownych uzdrowieniach. Ich prawo, zachowujemy dla nich pełną życzliwość, jak to w rodzinie, rodzeństwo jest trochę różne, ale jednak wolimy pełne zrozumienie tego zjawiska, bo można nadawać uzdrawianiu znamion wielkiej niesamowitości, można robić uzdrowieńcze seanse i ogłaszać na pół świata spektakularne cuda. No i co się wtedy dzieje? Ludzie walą drzwiami i oknami, bo tu jest sensacyjne uzdrawianie. Trzeba powiedzieć, że parę osób odeszło z naszej wspólnoty w poszukiwaniu takich uzdrowień, bo tu u nas rzekomo ich nie ma. Problem polega na tym, że niektórzy ludzie szukają niezwykłych przeżyć religijnych, nadprzyrodzonych zdarzeń, by na nich oprzeć swoją wiarę. Dlatego poszukują niesamowitości, nadają wielkie nazwy, mocno podkręcają emocje. Zupełnie niepotrzebnie, bo wiara najlepszego sortu nie opiera się na cudownych zdarzeniach. Tą wiarę można dostać od Boga jako dar. Trzeba tylko otworzyć na nią swoje serce.
I gdy pozwolimy Bogu, by budował w nas taką wiarę, będzie jeszcze więcej działania Boga w naszym życiu, chociaż nie będziemy temu nadawali znamion niesamowitości. Normalne życie chrześcijańskie. I jedną z prawd, które odkrywamy w Biblii, jest ta, że jeżeli spokojnie ufamy Bogu tą wiarą, którą w nas zaszczepił, będziemy doświadczali wszystkich aspektów, tak zwanych darów, znaków w ich istocie, również daru uzdrawiania, i to jeszcze bardziej, niż gdybyśmy nadawali im znamion niesamowitości i na tym opierali swoją wiarę. Będzie wśród nas jeszcze więcej zdrowia, bo Bóg jeszcze bardziej będzie działał w odpowiedzi na dojrzałą wiarę. Ta dojrzała wiara, którą Bóg daje jako dar do naszych serc, polega na tym, że nic nie widać, nic nie słychać, nic nie czuć, czyli bez jakiejś niesamowitości, a w sercu jest wiara, bo Bóg ją tam dał. Trzeba właśnie powiedzieć, że parę osób odeszło z naszej wspólnoty w poszukiwaniu uzdrowień. I jak tu nie podać przykładu, że były dwa małżeństwa w naszej wspólnocie, które bardzo chciały mieć potomstwo. Ktoś odszedł z naszej wspólnoty, bo ktoś z innych środowisk mu obiecał, że jak do nas przyjdziesz, to Bóg da wam potomstwo. Ale to właśnie ci, którzy spokojnie ufali Bogu wiarą, którą On daje, i nie potrzebowali jakichś cudownych zdarzeń dla swojej wiary i nigdzie nie poszli, im Bóg dał potomstwo, a tamci, no, póki co dalej czekają. Jest szereg innych podobnych przykładów, gdzie niektórzy odeszli, bo tam jest akcentowane uzdrawianie, ale o ile wiem, nadal oczekują na to uzdrowienie. Więc gdy ktoś nam mówi, czegoś wam brakuje, bo nie macie cudów uzdrawiania, możemy spokojnie wiedzieć, że prawda jest inna. Wiara oparta na słowie. Tam jest najwięcej działania Boga. Niektórzy mają nadzieję, że jak znajdą się w takim środowisku, w którym akcentowany jest dar uzdrawiania, będą zdrowsi oni, czy ich bliscy, ale jest dokładnie na odwrót. Jeszcze więcej zdrowia będzie we wspólnocie, gdzie liczymy, że Bóg buduje w nas wiarę niezależną od cudów. W końcu Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Normalne życie chrześcijańskie. Co zawsze robimy w ostatniej, trzeciej części prezentacji? Zastosowanie. Przechodzimy do zastosowania. Dzisiejszy odkryć. Ale chcąc, żeby to było zastosowanie, które będzie przemieniającym nasze życie, czy przemieniającym świat, w tym celu właśnie dzielimy nasze życie na takie trzy sfery. Pomnażanie duchowe, czyli poznawanie osobiste duchowych prawd i przekazywanie dalej. Służenie, czyli zaangażowanie moich osobistych darów we wspólnocie. I zasoby, czyli moje materialne zaangażowanie. No i dzisiaj poznaliśmy niezwykłą prawdę. Gdy ufamy Bogu wiarą niezależną od cudownych zdarzeń, wiarą na słowo, bo Bóg coś powiedział, będziemy doświadczali jeszcze więcej zdrowia i uzdrowienia. Jak możemy taką prawdę zastosować? Jakie jest tu zastosowanie? Potrzebujemy pokazywać tą prawdę ludziom wokół nas, by przyciągnęła ich do Chrystusa. Jak pamiętamy z działalności na początku, o tym była mowa, Jezus uzdrawiał wielu ludzi. To spowodowało, że tłumy za Nim chodziły i dzięki temu był jeszcze jeden pożytek. Było z kogo wybrać uczniów, którzy poniosą dzieło dalej. I to jest coś, czego i my pragniemy, znaleźć ludzi, którzy będą gotowi być uczniami,
A z przykładu Jezusa widać, że nie ma innej drogi jak to, żeby wybrać z większej liczby ludzi. Dlaczego ludzie przyszli tłumnie? Bo Jezus pomagał w temacie zdrowia, a przy okazji mówił o sprawach ducha. Jak my możemy wstępować w Jego ślady? Możemy obiecać ludziom to samo. Możemy pójść tą samą drogą, co Jezus, ale jak już odkryliśmy, w Kościele Jezusa Chrystusa możliwe jest dużo więcej. Gdy ufamy Bogu tą wiarą, niezależną od cudów, Bóg jeszcze bardziej działa w kwestii zdrowia. Jest wśród nas jeszcze więcej zdrowia. Możemy tą prawdę spokojnie komunikować. I to jest konkretne zastosowanie. Przekaż tą prawdę ludziom wokół ciebie. Najlepszą formą jest oczywiście osobista rozmowa, jak to mówimy, przy kawie. Ale żyjemy też w czasach, gdy się reklamuje różne rzeczy, więc możemy tą współczesną formę też wykorzystywać. Tak też zrobiłem dzisiaj. Stworzyłem taką prostą zajawkę o dzisiejszej tej prezentacji. Wyeksponowałem tytuł Maksimum uzdrowienia i zamieściłem na mojej osobistej relacji na fejsie, by mogła rozejść się w kręgach znajomych. Do tej pory tam odczytało ją kilkadziesiąt osób. Tą samą zajawkę zamieściłem na naszej takiej informacyjnej grupie COEG Info razem z zachętą, że możecie i wy zamieszczać to w swoich relacjach. I parę osób do tej pory, 7 spośród was to zrobiło i w ten sposób informacja rozeszła się też w kręgach waszych znajomych. I wtedy możemy ufać Bogu, że On zachęci też kogoś z grona naszych znajomych do przybycia na spotkanie naszej wspólnoty na Wyżynach. Może ktoś z was właśnie dlatego dzisiaj przyszedł albo ogląda nas online. Plan jest taki, by co jakiś czas na naszej całej info pojawiały się takie zajawki o spotkaniach naszej wspólnoty i czasami z jakimś intrygującym tytułem, acz prawdziwym, jak ten dzisiaj, maksimum uzdrowienia. Można te rzeczy podchwytywać i różnymi kanałami przekazywać dalej, jako oczywiście taki skromny dodatek do tego najważniejszego kanału, jakim są nasze po prostu rozmowy z ludźmi, jak to mówimy, przy kawie. Przechodzimy do drugiej dziedziny, jaką jest zaplecze, czyli zaangażowanie moich osobistych darów i talentów w służbę we wspólnocie. Gdy coraz więcej ludzi przychodziło i napierali na Jezusa, co zrobił? Pamiętamy, jak czytaliśmy? Polecił uczniom, by stale mieli łódź w pogotowiu, by mógł z niej przemawiać do tłumów, kiedy już go wypchną w ogóle do wody, napierając. My też potrzebujemy mieć łódkę w pogotowiu, czyli nasz ośrodek, by wielu ludzi mogło przyjść. W przygotowaniu jest tworzenie nowego parkingu na więcej samochodów, 40. Też drugie tyle sanitariatów, które czekają na wykończenie i wiele innych rzeczy, skoro różnie może się zdarzyć, tak? Potrzebna jest łódka w pogotowiu. W czwartek siedzieliśmy sobie tutaj gdzieś w naszym ośrodku w gronie jednej z grup liderów i ktoś mówi, co zrobimy z tą kałużą błota, która tak cieszy oko na środku naszego głównego placu. Część tej kałuży macie może na butach właśnie. I wtedy powiedziałem, co ja bym zrobił, żeby rozwiązać ten problem.
A następnie zacząłem wymieniać rzeczy, które należałoby zrobić jeszcze wcześniej niż kałuża błota, ale nie starcza mi na to czasu, mimo że wstaję chyba najwcześniej z was wszystkich, może ktoś jeszcze wcześniej, ale żeby było jasne, wszystkie te rzeczy są dla mnie pasjonujące, robię je z ekscytacją i radością, ale najzwyczajniej brakuje czasu. Więc największe zapotrzebowanie obecnie w naszej wspólnocie nie jest na tych, którzy chcieliby coś zrobić, bo takich jest naprawdę sporo wśród nas i do mnie podchodzą i mówią, no jak coś będzie, to ja się chętnie zaangażuję. Największe zapotrzebowanie jest na tych, którzy byliby takimi rozrusznikami, takimi realizatorami przez duże R, którzy braliby na siebie inspirowanie ludzi i pokierowanie do celu w różnych projektach, a tacy wśród nas są obdarzeni takimi talentami, że potrafią tak porwać ludzi za sobą do działania, że aż wióry lecą. A jak ktoś robi coś, co jest jego darem, to robi to z przyjemnością. Więc jak brzmi dzisiejsze zastosowanie? Zrób sobie przyjemność i zaangażuj twoje wspaniałe dary tu we wspólnocie. By łódka była stale w pogotowiu, bo jest bardzo potrzebna, bo robi się coraz większy ruch. Tłum napiera, no i będzie z czego wybierać uczniów. Okej, trzecia dziedzina, jak zawsze, zasoby. Trzecia sfera zastosowań, bez których poruszamy się w sferze zupełnej abstrakcji, bujamy w obłokach, czy w sferze wielkich rozmów, jak pod budką z piwem. Ale gdy zaczynamy czuć na siebie odpowiedzialność w tej dziedzinie i zaczynamy przekuwać zamiary w czyn w dziedzinie ofiarowania, zaczyna coś się dziać w realu. I to coś niemałego, jak widzimy, coś wielkiego. Wyobraźmy więc sobie dzisiaj coś wielkiego. No co? Gdybyśmy rzucili takie hasło, szpital, na nowym terenie budujemy szpital. Ale szpital to jest temat łatwiejszy. Organizacje charytatywne mają na swoich kontach miliony i trochę nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ta przychodnia Holistic Clinic, co Ewa była w czwartek, dopiero co otwarta parę dni, jeszcze gipsują ściany, ale parking już całkowicie wykończony, nawet posadzone trawki ładne. Nie ma tam kałuży błota. Środków nie brakuje. Ale czy wierzysz, że tu jest coś lepszego niż szpital? I to nie tylko dlatego, że chodzi tutaj o ducha i wieczność, ale tu naprawdę jest więcej zdrowia, więcej uzdrowienia. Taki lepszy szpital, Most Holistic Clinic. Czy wierzysz w to? A jak wierzysz, no to już mamy wszystko, co trzeba, tak? To się zawsze, wiara się wyraża czynem. Ja w to wierzę, to ma sens. Choćby na początku było nas niewielu, którzy tak myślą, no to myślę, że się będzie działo więcej uzdrowienia.